Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Moto Doradca. W dzisiejszym materiale na zaproszenie sieci Euromaster przyjechałem skontrolować klimatyzację w swoim aucie. Coraz więcej samochodów posiada już fabryczną klimatyzację i warto też pamiętać o jej systematycznej kontroli, ponieważ sprawnie działająca klimatyzacja poprawia nasz komfort podróżowania, jak i sprawność motoryczną kierowcy. Jeżeli klimatyzacja nie jest sprawna, na przykład układ mamy rozszczelniony i wewnątrz w aucie panuje temperatura około 33-35 stopni, można powiedzieć, że po półtorej godziny jazdy kierowca traci koncentrację o 65%. Optymalna temperatura w aucie, jaka powinna panować, to około 22 stopnie Celsjusza przy wilgotności między 40 a 60%. Nim przejdę do całego procesu nabijania klimatyzacji, odgrzybiania, ozonowania, kontroli całego układu, parę słów chciałem powiedzieć na temat tego, w jaki sposób powinniśmy korzystać z tego układu. W pierwszej kolejności musimy pamiętać o tym, żeby z klimatyzacji korzystać przez 12 miesięcy w roku. To jest niezwykle ważne dla całego układu, dla smarowania tego układu, ale i też dla naszego komfortu. Latem oczywiście klimatyzacja obniża temperaturę wewnątrz auta. Musimy tutaj pamiętać o tym, żeby nie stosować zbyt dużych różnic temperatur między tym, co jest na zewnątrz. W tej chwili mamy 30 stopni na zewnątrz, jest bardzo gorąco. Nie wolno robić w aucie 15-16 stopni, gdyż angina murowana. I musimy latem pić dość sporo podczas jazdy, gdyż klimatyzacja osusza powietrze. Zimą natomiast z klimatyzacji, tak jak już wspomniałem, klimatyzacja osusza powietrze, więc zimą w ciągu kilku sekund mamy możliwość zniwelowania całkowicie zaparowania szyb. W tym momencie rozpoczęła się procedura nabijania klimatyzacji, ale nim do niej przejdę, parę słów chciałem powiedzieć na temat tego, jak dbać o układ naszej klimatyzacji. Minimum raz na dwa lata musimy wymienić czynnik. To jest niezwykle istotna kwestia. Raz w roku musimy skontrolować nasz układ pod względem szczelności. Utrata czynnika w ciągu roku rzędu 10-15% jest czymś naturalnym. Również raz w roku powinniśmy dokładnie odgrzybić naszą klimatyzację. Dlaczego? Już tłumaczę. Parę chwil temu mówiłem o tym, że w łatwy sposób jest się przeziębić, gdy zrobimy tak zwany szok termiczny. W aucie ustawimy sobie 16 stopni, na zewnątrz będzie 30, angina murowana. Jednak większość naszych przeziębień, chorób bierze się nie z tego szoku termicznego, a z zagrzybienia naszego układu klimatyzacji i tych bakterii, które rozwijają się wokół właśnie parownika, wokół którego skupia się wilgoć. Trzeba o tym pamiętać, żeby raz w roku odgrzybać klimatyzację i wtedy możemy mieć święty spokój, jeżeli chodzi o przeziębienia z tym związane. W przypadku niewłaściwie działającej klimatyzacji zarówno kierowca, jak i pasażerowie narażeni są na wdychanie zanieczyszczonego powietrza, jak również powietrza o niezbyt przyjemnym zapachu, które wydobywa się z naszych kratek, ze względu na dużą liczbę bakterii, jak i grzybów. Nasze auto może zużywać więcej paliwa, ten nawiew i wentylacja nie będzie optymalna, to znaczy będzie raz cieplejsze, raz zimniejsze powietrze, przez to szyby również w okresie zimowym mogą nie być dostatecznie odparowane. W tym momencie specjaliści z Euromaster rozpoczęli proces nabijania klimatyzacji. Podkreślam, że niezwykle istotne jest, żeby dokonywać tego naprawdę w wyspecjalizowanych warsztatach, gdyż zaoszczędzicie wbrew pozorom pieniądze. Z prostego względu, już tłumaczę, pełna procedura nabijania klimatyzacji z odgrzybianiem i ozonowaniem trwa ponad półtorej godziny. Przypominam sobie, jak nie tak dawno można było kupić różnego rodzaju oferty na portalach promocyjne, gdzie tam pełen pakiet trwał około 30 minut. Pierwsze podejście to jest tak zwane opróżnianie układu klimatyzacji, czyli tak zwane wytworzenie próżni. Powinno trwać minimum 20-25 minut. Następnie odbywa się próba szczelności układu, która trwa 4 minuty. Następnie uzupełniany jest czynnik, po czym powtórnie sprawdzana jest szczelność naszej klimatyzacji poprzez specjalną lampę i okulary. Następnie po napełnieniu układu naszej klimatyzacji powinniśmy odgrzybić układ poprzez wstawienie specjalnej maszyny do wnętrza naszego samochodu. Trwa to około 20-25 minut przy włączonym silniku. Jak również, jeżeli chcemy zrobić to naprawdę dobrze, powinniśmy wstrzyknąć specjalną piankę do wlotów powietrza w naszym samochodzie. Po tym powinniśmy przystąpić do ozonowania. Ozonowanie samo w sobie tak na dobrą sprawę dużo nie daje, to jest troszeczkę chwyt marketingowy, ale w przypadku odgrzybiania powinniśmy poczekać około godziny czasu z otwartymi oknami w aucie, żeby to powietrze się ustabilizowało. Ozonowanie po prostu przyspiesza ten proces i pamiętajmy o tym, że jeżeli już wykonujemy wszystko w pakiecie, żeby też wziąć ozonowanie. No i należy pamiętać o najważniejszym, jeżeli już oczyszczamy układ naszej klimatyzacji tak kompleksowo, obowiązkowo musimy wymienić filtr kabinowy.
Z prostego względu, jeżeli oczyścimy cały układ klimatyzacji, a zostawimy zabrudzony filtr kabinowy, to oczyszczanie nic nam nie da. Układ cały czas będzie zabrudzony. Okej, nasza klimatyzacja będzie szczelna, ale ten układ po prostu nie będzie czysty. Tak na dobrą sprawę, w tym momencie zakończył się cały proces nabijania układu klimatyzacji. Auto było jeszcze w tym momencie odkurzane. Został założony filtr kabinowy. Jak to w przypadku aut francuskich, Renault Megane Grand Tour, trzeba było rozkręcić pół deski rozdzielczej, żeby dobrać się do filtra kabinowego. Ale dzięki temu mam pewność, że mój układ będzie szczelny i będzie działał bardzo dobrze i nie będzie zanieczyszczony. To jest niezwykle istotne dla wszystkich osób, ale i też alergików. Polecam, żeby to robić właśnie w tym okresie wiosenno-wakacyjnym, zanim wyjedziecie na wakacje, żebyście po prostu tych grzybów i bakterii nie zabierali ze sobą na podróż wakacyjną i róbcie to w autoryzowanych i polecanych serwisach. Okej, to będzie na dzisiaj tyle. Zapraszam Was do podzielenia się swoimi uwagami na temat układu klimatyzacji, jakie mieliście przypadki, a ja na dzisiaj już dziękuję. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!